Powołana w 1991 roku Straż Miejska spełnia wiele ważnych zadań, pełniąc obowiązki na rzecz lokalnej społeczności. Zmieniało się w zasadzie wszystko, od umundurowania, od podległości, od zasad działania, bo przecież w pierwszym etapie funkcjonowała na podstawie ustawy o policji. Dopiero potem w 1997 została uchwalona ustawa o strażach, która jak gdyby doprecyzowała zadania, jakie Straż Gminna powinna realizować na terenie jednostki samorządu terytorialnego. Zakres tych uprawnień i obowiązków jest bardzo szeroki. Obowiązki nasze co do zasady wynikają z ustawy o strażach gminnych, z kodeksu wykroczeń, z ustaw, które są w kręgu naszego zainteresowania, które ustawodawca przewidział nam do realizacji, jak również przepisy prawa miejscowego. Każdy dzień przynosi nam coś nowego w realizacji naszych zadań. Dzień Strażnika Miejskiego to także okazja do tego, by wyróżnić awansem strażników, którzy mocno angażują się w swoją pracę. 7 osób zostało wyznaczonych na wyższe stanowiska i również 7 osób na mój wniosek zostało oznaczonych przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej złotymi medalami za długoletnią służbę. Bardzo duże zaskoczenie. Jestem szalenie wdzięczna za to, że docenili moją pracę w rejonie. Za to, że staram się wkładać jak najwięcej serca w to, co robię. To ważne dla nas święto, bo w tym momencie czujemy się docenieni. Jest to taki nasz własny dzień, kiedy ludzie cieszą się, że jesteśmy w tej straży, kiedy my się cieszymy, że możemy tutaj pracować i jest to na pewno bardzo przyjemny dzień. 13 lat temu, gdy zatrudniałem się do straży, dowiedziałem się właśnie o naborze, przystąpiłem i się udało. Było duże zaskoczenie, ale jest jednocześnie też bardzo duży zaszczyt i odpowiedzialność, która spoczywa na tym stanowisku i wiąże się z obowiązkami, które mi przydzielono. To praca pełna niespodzianek i wyzwań. Głównie zajmuję się czystością i porządkiem w gminie, ale oczywiście zajmujemy się też osobami bezdomnymi, osobami pod wpływem alkoholu, zajmujemy się wykroczeniami drogowymi również. Także wachlarz naszych zadań w ciągu dnia jest bardzo szeroki i praktycznie z dnia na dzień nie wiemy, co się może wydarzyć, jakie ciekawe interwencje przyniesie nam dany dzień. Naprawdę nie nudzimy się w pracy. Ludzie często zgłaszają nam sytuacje, które wymagają natychmiastowej interwencji, które wymagają opanowania, odnalezienia się w sytuacjach stresowych, dużej wiedzy specjalistycznej, więc każdy kolega, każda koleżanka, którzy pracują w rejonie, borykają się z tym na co dzień no i muszą sobie z tym radzić i radzą sobie świetnie. Jest obciążona dużym stresem, jest obciążona dużymi wymaganiami, też daje dużo satysfakcji i radości. Nie ma nic ważniejszego w życiu człowieka, jak zdrowie, bezpieczeństwo. Dlatego jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy wspierają właśnie bezpieczeństwo w mieście. Dziś szczególnie kłaniamy się Straży Miejskiej. Na co dzień widząc strażników Straży Miejskiej na ulicach naszego miasta, myślę, że nie do końca zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele im zawdzięczamy. Ale dziś, kiedy świętują to właśnie swoje święto, z większym zagłębieniem patrzymy w ich stronę i jesteśmy przekonani, że wszędzie tam, gdzie dzieje się coś niepokojącego, są nasi strażnicy w każdej dzielnicy, w każdym miejscu. Ale są wtedy, kiedy potrzeba pomocy również, czy tej na Ukrainie, czy tej w trakcie COVID-u. Dziś w sposób szczególny dziękujemy. Dziękuję też rodzinom, bo bez tego zrozumienia, bez niejednokrotnie tolerancji ze strony najbliższych, pewnie służba byłaby trudniejsza. Rodzinom i naszym strażnikom życzę wszystkiego, co najlepsze.